Chrześcijaństwo to religia taka, w której to Bóg tylko może wybawić człowieka. Ale Bóg wybawia człowieka z Jego pomocą. Jeżeli człowiek chce uczestniczyć w tych Bożych zamiarach i w tej realizacji dziejów zbawienia, i jeżeli człowiek chce przyjąć to, co jest za darmo, przyjmuje się z pomocą wiary, przez wiarę, ażeby się zbawić. Pamiętamy, jak te sytuacje rozmaite mogą być pokomplikowane przez człowieka i w to wszystko, co człowiek sobie wymyśli, wchodzi Bóg, ażeby trochę zmienić, a trochę wykorzystać do tego, ażeby przeprowadzić zbawienie. Kiedy Izrael przybył do ziemi obiecanej, to podzielił tę ziemię na 12 pokoleń. Nie jest to jakiś oryginalny pomysł, bo było sporo krajów, które podzieliły na 12 okręgów swoje terytoria, żeby w każdym miesiącu jedno plemię, jedno pokolenie podejmowało odpowiednie obowiązki na rzecz całości. Natomiast w pewnym momencie ci, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo, całość, pomyślność tego całego państwa, uznali, że taki system sprawowania władzy i podziału obowiązków jest niewydolny. Bo owszem, można obowiązki przewidywalne wykonywać po kolei, ale już obronić kraj, przeciwstawić się najeźdźcy całymi swoimi siłami, to wymagało narady wszystkich 12 przedstawicieli, decyzji, zwoływania, to trwało. Nie ma też takiej wielkiej dyscypliny, kiedy mamy coś w rodzaju federacji, albo jak wtedy nazwano amfiktionii. Dziś mogliśmy także usłyszeć, czy raczej usłyszymy to już w niedzielę, czy mogliśmy to dzisiaj usłyszeć, czytanie z drugiej księgi Samuela. To taki moment także, w którym jest kalkulacja ludzka, w którą Pan Bóg wchodzi, ażeby coś bardzo ważnego postanowić, postawić na swoim, żeby wydarzenia zbawcze się dokonywały. Mianowicie jest już królestwo. Jest już drugi król w Izraelu. Król, który widzi, jak nadal sprawy religii pozostają stare. Bo on już wybudował sobie godny pałac króla, tak jak mają w sąsiednich państwach. Natomiast świątynia główna i jedyna tego kraju nadal została taka, jak była podczas wędrówki na pustyni, czyli nadal jest namiot. Widzi król odpowiednią niestosowność w takim zestawieniu. Jak to Bóg mieszka w namiocie, a ja król mieszkam w pałacu cedrowym. I to jest okazja dobra do tego, żeby postawić w centrum słowo dom, rozumiane jako pokolenie, jako rodzinę, jako dynastię możemy też powiedzieć. Żeby Bóg mógł powiedzieć także to, co zamierza, że właśnie On zbuduje dom Dawidowi, że to On sprawi, że z tego pokolenia, z tego rodu przyjdzie taki władca, który przekroczy wszystkie wyobrażenia o władcach, który będzie miał taką moc i takie możliwości, takiego czegoś dokona, czego nie może dokonać żaden inny człowiek i żaden nawet największy władca. To jest jakby jądro tej zapowiedzi Jezusa, naszego Zbawiciela. Uświadomiłem sobie kiedyś to w Jerozolimie, kiedy spotkałem Żydów mesjanicznych w świątyni chrześcijańskiej, protestanckiej, w świątyni kościoła, w kościele Jezusowym, czy w kościele Zbawiciela, niedaleko grobu pańskiego. Kiedy zobaczyłem, że na ołtarzu jest najbardziej proste wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela. Jeszua Melek. To znaczy Jezus jest Królem. Bo wszystkie inne zapowiedzi mesjańskie, wszystkie proroctwa są dodatkiem. Podstawowy warunek, który ma spełnić, który nas zbawi, który nas pojedna z Ojcem, to żeby był Królem Izraela, potomkiem Dawida. Moi drodzy, dziś także zostały, chyba tak mogę powiedzieć, wyemitowane życzenia moje w imieniu całej diecezji.
nie tylko do tych, którzy słuchają, modlą się z nami z naszej diecezji, ale także ostatnio dostałem potwierdzenie, że nie tylko z nami modli się, ale także słuchała rekolekcji księdza Marka taka pani Irenka mieszkająca w Hajfie, która pewnie niektóre dni, kiedy tylko może, także się dołącza w modlitwie z nami. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi, który to realizował, namęczył się, dużo czasu poświęcił. Tak to jakoś chciał, żeby te życzenia były, nazwijmy to, smaczne, strawne, takie do serca i takie, żeby było ku lepszemu, a także adekwatne do tej sytuacji, którą przeżywamy. Do końca się nie znam na wszystkim, ale wiem, że jak komuś się coś podoba, to albo serduszko daje, albo też daje palec do góry, w zależności od tego medium, z którego korzysta. Więc jeżeli się podobają, to bardzo prosimy. No i też jeszcze ważniejsze, żebyście się tym przyjętym życzeniem, jeżeli go akceptujecie, podzielili z innymi. Tym sposobem, które przewiduje to medium, z którego korzystamy, czy to przez stronę, czy przez Facebook, czy też przez, powiedzmy sobie, jeszcze YouTube'a mamy, tak? Rzeczywiście mamy. A Twittera nie mamy? Twitter też mamy. Niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.